Dziś zajmiemy się porównywaniem różnicowym i ilorazowym. Zapisałam tutaj przykłady, ale najpierw musimy zapoznać się, jak wyglądają zasady. Zasady są takie. Jeżeli będzie słowo pojawiało się o 4 większe, o 5 większe, o 20 większe, o 70 większe, a nie będzie żadnego słowa razy, to będzie oznaczało, że musimy dodać. Czyli w takim wypadku, gdy będzie o ileś tam większa, dodajemy. Czyli 24 mamy początkową liczbę i mamy zrobić liczbę o 4 większą, czyli dodać. 24 plus 4 to 28. Teraz, gdyby było liczba o 4 mniejsza, liczba o 4 mniejsza jest tu, czyli mniejsza, czyli nie może być już taka 24, tylko zmniejszamy ją. Zmniejszamy ją, czyli robimy minus o 4 mniejsza. Nie było słowa razy, przypominam, nie było. Czyli 24 minus 4 to 20. Liczba 4 razy większa, a więc teraz mnożymy. Jeśli słowo razy występuje, to albo będziemy mieć do czynienia z mnożeniem, albo z dzieleniem. Jeśli będzie większa, to będzie razy, a jeśli będzie mniejsza, to będzie podzielić. 24 razy 4 to 96. Liczba 4 razy mniejsza, czyli tym razem wykonujemy dzielenie, a więc dzielę przez 4. 24 dzielone na 4 to 6. Czyli żeby to dobrze zapamiętać, jeśli nie występuje słowo razy, a tutaj nie mamy słowa razy, to jeśli będzie słowo większa, czyli więcej, a więc dodamy, a jeśli będzie słowo mniejsza, to odejmiemy. Tak? Czyli jeżeli mniejsza, odejmujemy. Natomiast jeżeli będzie 4 razy większa, pomnożymy, a jeśli 4 razy mniejsza, podzielimy. No to wykonajmy kolejny przykład. Podpunkt A jest taki. 9 o 9 większa od 35. O 9 większa od 35. Jak to zrobić? No jak? No to trzeba przypomnieć sobie zasadę. Słowo większa mówi dodaj, bo nie ma słowa razy. Czyli mogę zrobić 35 plus 9. I podamy wynik, czyli mamy 44. Podpunkt B. O 13 mniejsza. Mniejsza, czyli musimy odjąć. No to zapiszemy. 46 minus 13. No to 4 minus 1 to jest 3. 6 minus 3 to 3. Czyli 33. Nie zawsze się tak uda zrobić, ale tu akurat ładnie nam się udało zrobić, tak? Takim odejmowaniem. O 8 mniejsza od 120. O 8 mniejsza. Nie ma słowa razy, czyli 120 mniejsza, czyli minus 8. No i odejmujemy, czyli mamy 112. O 21 większa, 21 większa, bez słowa razy, czyli 28 większa, czyli dodajemy. 28 plus 21 mamy 49. Weźmy następne zadanie. Tu już się pojawia słowo razy. Popatrzcie, tu wszędzie jest słowo razy. Jeśli słowo razy, to teraz będzie zależało od tego, czy będzie większa, czy mniejsza, bo będziemy dzielić lub mnożyć. 3 razy większa. No, większa, czyli mnożymy. 16 razy 3. 10 razy 3 to 30, 6 razy 4. 6 razy 3, przepraszam, to 18, czyli 48. 4 razy mniejsza niż 12, czyli mniejsza. I razy, czyli dzielimy. Czyli mamy 3. 9 razy większa. Razy większa, czyli mnożymy. Czyli 30 razy 9. 3 razy 9, 27, dokładamy 0. 5 razy mniejsza. Mniejsza, dzielimy. 35 podzielić na 5. No to ile to? 7 razy 5, 35, czyli 7.
czyli zawsze większa, mniejsza. Bez słowa razy, dodawanie, odejmowanie, większa, mniejsza ze słowem razy, to dzielenie bądź mnożenie. Przejdźmy do zadania trzeciego. 7 razy większa. Zawsze zwróćcie uwagę na słowo razy. Razy większa, czyli 11 razy 7, bo ma być większa, czyli 77. O 83 mniejsza, nie ma słowa razy. To znaczy i mniejsza odejmiemy. Czyli mamy 17. 3, uwaga, razy. 3 razy, jaka mniejsza. Czyli jeśli razy, to albo mnożyć, albo dzielić. Dzielimy, bo jest mniejsza. 27 dzielone na 3 to 9. O 55 większa. Jest słowo razy? Nie ma. Jeśli nie ma słowa razy, to co robimy? Dodajemy lub odejmujemy. A tu w tym przypadku jest większa, czyli dodajemy. Plus 55 równa się 10 i 50 to jest 60, 4 i 5, 9, 69. I ostatni przykład, 8 razy mniejsza, razy mniejsza. Pamiętamy, słowo razy oznacza dzielić, mnożyć. Jeśli mamy mniejsza, dzielić 72 dzielone na 8, czyli 8 razy 8, 64, 9 razy 8, 72. Czyli tyle. To jest bardzo ważne. Jak zapamiętacie tutaj te zasady, na pewno nie będziecie mieć żadnych kłopotów z rozwiązywaniem tych przykładów. Dziękuję.